Witam serdecznie wszystkich słuchaczy. Mówi Jarosław z Krakowa w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Część na piątek. Apostoł Paweł ostrzegał zbór w Tesalonice, aby nie oczekiwali przyjścia Chrystusa za swoich dni. Dzień Pański nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości. Dopiero po wielkim odstępstwie, po długich rządach człowieka niegodziwości, można oczekiwać powrotu naszego Pana. Człowiek niegodziwości, określony także jako tajemnica nieprawości, syn zatracenia, i ów niegodziwiec symbolizuje papiestwo, które według proczej przepowiedni miało sprawować rządy przez 1260 lat. Głównym momentem tego wielkiego dramatu zwiedzenia będzie chwila, gdy sam szatan ukaże się ludziom jako Chrystus. Łagodny i współczującym tonem wypowie niektóre prawdy nieba, które kiedyś uczył Zbawiciel, uzdrowi chorych, a potem w przybranej postaci Chrystusa powie, że zmienił święcenie soboty na święcenie niedzieli i nakaże wszystkim czcić dzień, który On błogosławi. Także ci, którzy pilnie badali Biblię i usiłowali prawdę i umiłowali prawdę, zostaną ustrzeżeni przed potężnym zwiedzeniem, jakie przyjdzie na świat. Głosząc poselstwo, nie występujecie z żadnymi osobistymi atakami na inne kościoła, a zwłaszcza na kościół rzymskokatolicki. Aniołowie Boga dostrzegają wśród nich, wśród innych wyznań, wielu, którzy można pozyskać, podchodząc do nich ostrożnie. Dlatego uważajmy na nasze słowa i wypowiedzi. Przemilczenie jest nieraz skazane. Wielu ludzi jest zwiedzonych. Mówcie im o prawdzie głosem i słowami pełnymi miłości. Pytania do dyskusji. Pierwsze. Obecnie wielu ludzi wierzy, że papiestwo się zmieniło. I rzeczywiście pod pewnym względem jest to prawda. Jednak w zasadniczych kwestiach dotyczących zbawienia papiestwo nadal uzurpuje sobie rolę, jaką może odgrywać wyłącznie Chrystus. Na mocy tego, czego dokonał dla nas. Papiestwo nadal jest wodniczą mocą opisaną w proroctwie. Jak możemy zajmować zdecydowane stanowisko w kwestii tej rzymskiej potęgi, a jednocześnie okazywać chrześcijańską miłość, cierpliwość i takt? Drugi. Jako Kościół raz po raz mamy do czynienia z ludźmi, którzy ustalają nowe daty wydarzeń czasów końca, tworząc coraz to wymyślniejsze wykresy i ogłaszają dziwaczne poglądy, choć powinniśmy pozostać otwarci na nowe światło, jak mamy odnieść się do tego rodzaju wydarzeń. Podsumowanie. Korygując pewne błędne poglądy Tesaloniczan na temat wydarzeń czasów końca, Paweł przekazał nam cenną prawdę na ten temat. Jednak musimy pamiętać, że najważniejszą kwestią związaną z ostatecznymi wydarzeniami na Ziemi nie jest to, kiedy one nastąpią, ale po której stronie wielkiego boju się znajdziesz. Dziękuję.